Ja od zawsze byłem człowiekiem wierzącym, ale faktycznie nie miałem nigdy usystematyzowanych tych rzeczy. To się zaczęło tworzyć takie gimnazjum, bardzo wczesne gimnazjum. Nazywam się Borys Weininger, jestem Żydem, z miasta Łodzi. Był taki moment, który będę zawsze jakoś powtarzał, bo to było dla mnie mega mocne. Ja zadzwoniłem w ogóle do radia w nocy. No i jakoś tak, że prowadzili, już nawet nie pamiętam o czym, że to chodziło gdzieś tam o to, gdzieś to dotykało tej struny. Ja napisałem do nich SMS-a: słuchajcie, no mój dziadek był Żydem i ja nie wiem, co ja mam z tym zrobić na przykład. Nie, tacy jesteście tam mądrzy, to teraz mi powiedzcie. A oni mi napisali: słuchaj, no tam warto z tym coś zrobić i tak dalej, ale ta odpowiedź była in plus. Nikt tego nie skatował, nie powiedział, że coś tam, po prostu to zadziałało. Ja poszedłem, pamiętam, w tym samym momencie, jak dostałem tą odpowiedź na antenie, mogło być 4 rano, do mamy, do pokoju, mówię: mama, dostałem odpowiedź po prostu. Czym jest żydowskość? Kurczę. Rabini by odpowiedzieli, że Tora to jest źródło życia i tak dalej. Kiedyś by ktoś powiedział Jiddischkeit, ale też Jiddischkeit się zmieni. Ta dusza żydowska to była taka nostalgicznie nastawiona do Izraela, którego trudno było gdzieś nam na mapie niektórym pokazać. I to też miało wielki wpływ na ten Jiddischkeit, dlatego że bez tej wielkiej tęsknoty i tej wielkiej takiej nostalgii wokoło po prostu naszego narodu, gdzieś tam też by pewnych naszych cech nie było. Pewne te cechy wywodzą się bezpośrednio z takiej tradycji żywej, takiej, której się używa i tak dalej. Ale też dużo rzeczy jest tak głęboko wkomponowane w żydowską bytność jakąkolwiek, że gdzieś tam, pomimo nawet 100 lat komuny, gdzieś tam ten człowiek będzie miał jeszcze chociażby okruchy, ale to gdzieś zostaje. No, te osady się trudno, tak jak się trudno odkładają, tak trudno je gdzieś tam wyczyścić, więc no, to jest gdzieś tam to. Judaizm nie jest jednostkowy. No. Ta idea działa w zbiorowości i czym większa jest ta zbiorowość, tym to dużo lepiej działa. Tak naprawdę myślę, że czym jest żydowskość, może odpowiedzieć nawet zwyczajny chłopak pochodzenia żydowskiego, który jest w miarę blisko społeczności, ale nie musi być wcale ortodoksyjny, z Ameryki, który żyje po prostu wśród Żydów, dla którego to jest źródło. Więc trudno mi jest chyba odpowiedzieć na takie pytanie w Łodzi, w 150-osobowym składzie, gdzie też nie wszyscy do tego należą bądź chcą należeć i to jest też całkiem naturalne. Czy wiara się łączy z jakimiś ograniczeniami? Jakby nie wiadomo, co to są ograniczenia, no nie? No bo z jednej strony nasz rabin opowiada o szabacie. On mówi tak: słuchajcie, no tak, niby sobie odkrawamy jakąś rzeczywistość i wyjmujemy się z jakiejś, ale ona jest codzienna i ogranicza nam zupełnie inną percepcję. Więc jak wybieramy z tej jakby całego życia percepcyjnego, jakiegoś sensorycznego, te sensoria, pojawiają się nowe, które i tak zawsze muszą być wypełnione, więc tak naprawdę uważam, że to jest po prostu jakaś stylówka, to po prostu jakoś idzie. Wiadomo, że można wziąć na siebie strasznie dużo i stałbym tutaj dzisiaj z pejsami, broda mi jakoś szczególnie nie rośnie, ale starałbym się, jeżeli bym sobie coś takiego wkręcił i tak dalej. I naprawdę można tak nieskończoność, no nie? Ale tak naprawdę podstawą gdzieś tam judaizmu takiego rucowego jest trzymanie szabatu, trzymanie kaszrutu, które nie jest jakieś mega trudne tak na dobrą sprawę. No wiadomo, że w piątek się nie pójdzie na imprezę, w sobotę jest się w synagodze, tudzież w domu gdzieś się je, ale to też jest okej. W sumie ja się naimprezowałem w życiu, nie muszę ciągle być cały weekend na imprezie. Ja nie borykam się z antysemityzmem na przykład. To, że pani do mnie w sklepie powie, że Żydy skurczy byki, żeby nie powiedzieć lepiej, to co mnie to obchodzi? Ona sobie tak ma w chacie, pewnie mówi tak samo o czarnych, ruskach i innych. I teraz
pytanie, czy to jest właściwa klisza, czy to nie jest klisza, która się trochę wyczerpała, że my też mamy inne w sumie problemy niż antysemityzm i czy możecie chodzić z pejsami na ulicy. Większość z nas nie ma pejsów na ulicach w Polsce i też mamy inne problemy niż te sprzed 100 lat. Te wszystkie akcje typu żywa biblioteka, wszelkie równościowe protesty i tak dalej, to jest bardzo ważne, bo to coś w ogóle pokazuje. Wydaje mi się, że z każdym tym projektem pojawia się więcej ludzi, którzy są zainteresowani, bo o nim nie wiedzieli, próbują się... To tak naprawdę daje dużo ludzi, dużo kadry do robienia takich rzeczy, bo ludzie widzą, że to jest dobre, zarażają się dobrocią w ogóle takiego projektu i chcą w tym uczestniczyć. Nie chcą uczestniczyć jako uczestnik, tylko już od tej drugiej strony. Ja też chcę coś zrobić, ja też chcę zrobić żywą bibliotekę, ja też chcę nakręcić jakiś równościowy film do internetu. Po prostu dociągnie to do tego, że będziemy zupełnie normalnie, bez kontestacji, mogli sobie spokojnie żyć jako Żyd, Rom, Sinti, tudzież Polak lub Ukrainiec w Polsce, albo nawet imigrant, kurczę, z Syrii w Polsce. Być może to się da jakoś dzięki temu połączyć. Być może. No. Ja mam taki stosunek do tego miasta bardzo patologiczny, taki jaki to miasto ma stosunek do swoich mieszkańców. Ja trudno mi stąd się wyjeżdża. Stąd się po prostu trudno wyjeżdża. To gdzieś tutaj teraz stoimy, to wszystko jest mi gdzieś bliskie. To ostatnio rozmawiałem z panem Itkiem Widawskim. Padło nagle takie stwierdzenie łodzierchosyt. Ja to znałem wcześniej, ale nie wiedziałem, o co chodzi. Mówię, panie Itku, co to jest ten łodzierchosyt? No, mówi, taki ktoś. I widzę, że po prostu pracuje to w nim. Mówi, taki ktoś, kto całe to miasto, wie pan, lubi, po prostu je kocha, całe. Ja mówię, no tak, ale co?